Cześć, siemaneczko nasi drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i Jam. Ja jestem Izunka, to jeszcze Jam, a to jest kanał Izunka i Jam. Yes, good. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jakie anime lubimy, jakie anime oglądamy i jakie anime polecamy. No. Czyli wszystko w jednym. Wszystko w jednym, all in one. Ja przy okazji powiem Wam taką śmieszną historyjkę, bo to ja jestem prekursorem anime w naszego związku. Więc ja generalnie oglądałem anime, jak byłem dzieckiem, nie wiedząc, że to jest nawet anime. Niektórzy z Was też tak mieli, jak oglądali na przykład Dragon Ball albo Pokémony, bo to są anime. Ale ja jeszcze oglądałem więcej anime, jak byłem młody, bo oglądałem telewizję po niemiecku, oglądałem kanał RTL2. No i tam była ramówka, która się nazywała anime. Tak nazywała się wprost ramówka anime. Ja nie wiedziałem, co to w ogóle. No i tam leciał One Piece, tam leciał Naruto, tam leciał Beyblade, tam leciało Yu-Gi-Oh, tam leciał nawet chyba Bleach czasem się zdarzył. Zdarzył się też, pamiętam, był Full Metal Alchemist, ale mi tak za bardzo nie siadło. W ogóle byłem dzieckiem i myślałem, że Eduardo Elric jest dziewczyną. No, jestem ciapakiem. Więc taka była moja przygoda z anime, początki. Człowiek nie wiedział, o co chodzi. No ale później dojrzałem, poszedłem do szkoły średniej i w sumie poznałem taką jedną koleżankę, która w sumie jakby zrobiła mi taką lekko introdukcję do na anime też obejrzysz jeszcze na internecie. Mam tutaj dobrą stronę, obczę. No i tam sobie znalazłem Naruto i One Piece. No i tam później zacząłem oglądać inne, ale to zaraz opowiemy. A ty jak miałeś początek z tym animacją? Ja miałam początek taki, że Marcin mi powiedział, ej, chodź pooglądamy anime. On takie, a co to anime? On bajki. Mówi, no takie trochę jakby bajki, ale to nie bajki. Ja mówię takie, no dobra, no i włączył mi One Piece. Nie, zaczęliśmy od Naruto. Żartuję. Zaczęliśmy od Naruto i generalnie Naruto na początku miałam takie, dobra, jeszcze jeden odcinek. A, no tak idzie, no. ale to koniec. Ty chyba z One Piece'em tak bardziej miałeś niż z Naruto. Nie, z Naruto tak na początku było, no bo nie mogłam się tak trochę do tego przekonać. Miałam takie, dziwne to trochę. Nie było widać po tobie. Później zaczęłam, jakby wiecie, z odcinka na odcinek coraz bardziej to lubić. I w sumie stwierdziłam, że anime jest nawet całkiem spoko, ma fajne historie i dlaczego by nie. Dlaczego by nie oglądać, więc spodobało mi się. Więc pierwsze anime, które pochłonęłam, było Naruto. I bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało, bo historia bardzo fajna. Jest to o chłopcu, który został naznaczony przez nie wiem, to potwora? Nie można tego nazywać. Demona? Demona bardziej. Jakim demonem? Nie. To są ogniste bestie. Ognistą bestią, no dobra. Ognistą bestią. Potworem. Potworem jakby takim. No potworem na początku. Dobra, ale ty, Izunek, nie musisz opowiadać fabuły Naruto. No jak? Wydaje mi się, że każdy wie chyba. Okej. Okay. Teraz. Generalnie chodzi o to, że jest bardzo dobry balans, a ja tak lubię pomiędzy tragedią, a radością, a rozwojem postaci, więc wszystko się ze sobą w miarę styka i mi się podoba. No, Naruto jest generalnie, wydaje mi się, dużo ciekawych motywów jest i w sumie dzieciom bym polecił. Nie dziwię się, że na przykład w Niemczech puszczali to normalnie w trakcie dnia i dla dzieci było. Wiadomo, że tam jakaś cenzura była trochę bardziej niż japońska wersja, ale normalnie była nadal. Ja się nie dziwię, że puszczają dzieciom, bo to jest dobry obraz tego, jak budować przyjaźnie. No, jakieś tam stopnie na pewno. I to jest też dobry przykład na to, w jaki sposób sobie radzić z odrzuceniem. Jak można sobie poradzić z odrzuceniem, nie? Tylko no nie każde dziecko to zrozumie, bo to jest dosyć głębsze, rozumieją to chyba bardziej dorośli, już jakoś tak jak mają wykształconą tą emocjonalność, nie? Ale na przykład no, pewnie jest wiele sytuacji, w których mogą siebie widzieć, tak jak Naruto był, nie? No, generalnie jeśli chodzi o następną część, jakoś tak mnie średnio urzekła, bo jest też Naruto New Generation, ale... No, tak naprawdę Boruto już jest całkiem czymś innym. Czymś innym, nie ma tego vibe'u co Naruto, więc jakoś tak... Ale ja tam ma potencjał. Ma potencjał, ale jakoś no, jeszcze nie stykło. Bo będzie, jak wyjdzie nowy rozdział, bo będzie timeskip jest w sumie, to tam będą dopiero dojmy. Tam zobaczysz dopiero zmianę pomiędzy historią Naruto a Boruto, taką lepszą. Wydaje mi się, że wtedy Boruto wreszcie wyjdzie z cienia może trochę Naruto. Bo wydaje mi się, że to był problem w tym, że był właśnie w cieniu. No tak. Bo wszyscy chcieli dalej oglądać Naruto, a Boruto był tym takim wkurzającym chłopem, który wszystko umie.
Naruto, ciężko jest Naruto przed... generalnie jest historią chłopaka, który jest nieudacznikiem i dąży do czegoś ciężką pracą. No teoretycznie tak, ale tak naprawdę, wiesz, to jest taki śmieszny koncept dla mnie. Bo oni go przedstawiają jakiego takiego lenia, nic nie umiejącego i w ogóle, nie? Mhm. A on ma taką bazę, takie geny, to wszystko. On i tak jest zajebisty tak naprawdę. Chodzi o to, że on ma wrodzony talent, ale jeszcze go nie odkrył. No, wiesz, no, klany, mieszanka krwi, to wszystko naprawdę. I to jest tak śmieszne, że jak już człowiek ogląda dalej i sobie uświadamia, że Naruto w sumie od początku tak był koksem. Bo oni go odleszczy i od leni wyzywali. No tak. No. Ale może dlatego, że znali jego potencjał i wiedzieli, że może więcej. Bali się go też, nie? Ale dobra, bo zgadamy cały czas tylko o Naruto. Izuna, powiedz mi, jakie są jakieś takie trzy anime, o których teraz nie wspominaliśmy, które byś poleciła? Ja bym poleciła Demon Slayera. I ja bym poleciła jeszcze... czekaj, oglądaliśmy to niedawno, tylko ja zapomniałam. Demon Slayer? Nie. O Jezu, to taka niemiecka nazwa trochę. Helsinga. O, Helsinga, no. Helsinga. Ale Helsing jest taki bardziej dramatyczny i kontrowersyjny i dla dorosłych. Kontrowersyjny, demoniczny, kwiczny bardzo. To jest groteski. Już bardziej groteskowy. Sorry, tak. Ma dużo nawiązań do różnych rzeczy, więc wydaje mi się, że powinni go oglądać bardziej dorośli niż dzieci. Ale poleciłabym Helsinga, why not? To jest takie spoko anime dla starszych. No, a trzecie? Demon Slayer. O, mówiłaś Demon Slayer i Helsing. Jakie jest trzecie? Wiadomo, że Naruto, no, ale to już jest... Ja jeszcze Cię pytałem o rzeczy, które jeszcze mówiliśmy. No dobra, jeszcze trzecie to... Czekaj. No nie pamiętam nazwę. Nie pamiętam nazwy. No to nie wiem, to powiedz jakie, to Ci powiem nazwę. Ale ty czekaj, bo mi tak latają te rapiłki. Nie wiem jakie trzecie. No jak nie wiesz, tyle tego oglądałaś, nie musisz powiedzieć trzeciego. Nie umiem powiedzieć trzeciego. Bo Demon Slayer jest moim ulubionym, Naruto i... Demon Slayer jest twoim ulubionym? Tak, lubię Demon Slayer oglądać. Jest fajne, trzymające w napięciu, ma fajną nutkę ciemności z tymi demonami. W ogóle jest bardzo fajna historia. Piękna ale po prostu. Ale żeś teraz zaryła. Czemu zaryłam? Kobieto, co ty gadasz? Demon Slayer jest najlepszym anime, które oglądałaś. No nie jest najlepszym anime, ale jest dobrym anime. A jest twoim ulubionym? Lubię, bo no, jest moim ulubionym, jednym z moich ulubionych. No bo generalnie oprócz Świętej Trójcy, wiadomo, no to ja patrzę bardziej na takie anime, które może nie każdemu by się spodobało czy coś, a mi się na przykład to podoba. To jest moje takie jakby wewnętrzne, wewnętrzna sympatia do tego. Demon Slayer jest fajne, ale jest bardzo mainstreamowe, dużo ludzi lubi. No tak, ale... No ja bym teoretycznie można nam zarzucić, że oglądamy te mainstreamowe, bo to tak tacy jesteśmy. A jakich mainstreamowych nie oglądałeś? Hunter x Hunter nie oglądaliśmy. Jujutsu Kaisena nie oglądaliśmy. Nie, to jest mainstreamowe. Mi chodzi o to, jakie oglądałeś takie niszowe na przykład. Nie, oprócz Helsinga. Helsing nie jest niszowy. No nawet nie jest niszowy, no to widzisz, no to... No nie, no ja mówię, że no, można to śmiało zarzucić, bo ja nie oglądam jakichś takich małych, albo nie wiadomo skąd, albo nie wiadomo jakie. No ja oglądam tylko te, które są duże, no to można mi to zarzucić śmiało. Ale z motywem takim, który mi się spodobał. Ja jestem prostym człowiekiem. U mnie jest przepis, żeby mi się anime podobało, dużo akcji. Plot twisty są też mile widziane. No dobra, widziane. A jakie są twoje zaraz takie? Powiem, bo mi przerywasz. A, przepraszam. Plot twisty bardzo lubię. No i lubię siłę. Ja lubię magiczny świat, więc to jest wszystko w skrócie. Więc dla mnie ja jestem takim typowym shonowcem, bo... Shonowcem, Boże, tego shonen. Shonenem fanem. Shonem jesteś? Nie jestem shonowcem, sorry. Jestem fanem tego anime od shonena. Więc generalnie jakieś takie, które mógłbym polecić, jak ktoś nie oglądał, to ja bym polecił Black Clovera na pewno. Black Clover był świetny. To jest właśnie taki typowe, to co opisałem. Wszystko. Motyw... Nie wiem czemu, ale lubię motyw tego takiego chłopca. Wiadomo, bo jestem chłopakiem, nie? Wiadomo. Chłopca, który jest jakby takim wyrzutkiem, słabiakiem, a jest tak przez ciężką pracę staje się koksem, nie? To jest może coś pięknego. No to wiadomo, że jak już mówiłem, Black Clover bym polecił. Wiecie co? Stare, może też bardzo mainstreamowe. I to chyba jedno z pierwszych, które oglądaliśmy. To ja bym jeszcze Death Note polecił. Death Note był bardzo fajny. Pamiętam, że w napięciu i nieraz te plot twisty i te, wiecie, Big Cojones Games i kto więcej punktów IQ ma i w ogóle Big Pipi i to wszystko. Bo naprawdę coś świetnego. Końcówka trochę taka... Końcówka w mandze jest trochę lepsza, bo widziałem, ale to już nie będę spoilerował. Ale generalnie bardzo fajny serial. O, przypomniało mi się. Attack on Titan. Attack on Titan jest też świetne. No, według mnie zabili... Znaczy już gadamy o anime teraz, nie o mandze. Mhm. W anime zabili te długie czekanie na to wszystko, nie? Tak hype całkowicie spadł i...
czekanie później rok na godzinę, albo tam godzinę z hakiem, bo tak. No tak, trochę lipa, ale generalnie lipa. I tak historia. Ale początek świetny i plot twist taki i to wszystko. Naprawdę bardzo fajne. Nie spodziewałabym się akurat. Naprawdę bym się nie spodziewał. Przeważnie wiadomo, nie chcę mi się polecać tego typu jak Dragon Ball czy One Piece, bo to jest oczywiste. To są anime, z którym się wychowałem. To zawsze musicie mieć z tyłu głowy, że no, to polecam. No to jest taki, mam sentyment do tego do dzisiaj. Tokyo Ghoul'a też nie będę wspominał, bo też zawsze polecam. Tokyo Ghoul jest świetny. I też nie jest ten niszą anime. No nie jest mainstream. Mainstream jak nic, szczerze osobiście, nic nie niszowego takiego. Ja raz próbowałam oglądać, co mi Waleś na polecenie. Powiem ci szczerze, że nie wiem, czy było niszowe. Ale powiem ci szczerze, że. Ten Banana Fish, tak? No, nie, o Banana Fish to cały czas gadała. Było coś tam o tym innym, takim, że. No, co on tam, coś tam. Ja wiem, nie pamiętam zarys. Tam Angel of coś tam. Tak. Coś takiego chyba, no? Nie wiem, ale pamiętam, że ujrzałeś 2-3 odcinki, tak średnio ci siadło. No średnio siadło, to fakt. A ty nie lubisz takich motywów. Mm. A właśnie, jakich motywów anime nie lubisz? Dobra, i teraz możesz mnie trochę zabić. Piratów, może nie. Za to. Ale ja na przykład nie lubię takich motywów, jak właśnie było w tamtym anime, że co chwilę ktoś gadał o śmierci, że chce się zabić, że o śmierci, że chce się zabić, o śmierci, że chce się zabić, a finalnie tego nie robił. Tyle obiecywał, a nie zrobił. Dobra. Rozczarowanie. Kontrowersyjny statement. Nie, generalnie o... Mówimy o anime, tak? No to chodzi bardziej o to, że w sensie, że... A samorealizacji... Chodzi o to takie, że to jest takie, wiesz, mówienie cały czas, kręcenie tematu wokół tego, a finalnie chodzi o to, że jednak w sumie tak nie jest i to nie jest plot twist, bo już wiesz, że skoro ta postać jakby teoretycznie nie zrobiła tego w przeciągu 5 następnych odcinków, to znaczy, że tego nie zrobi a tego i nie będzie wiesz, plot twist. A na koniec plot twist jest i to robi. To bez sensu samorealizuje się na końcu. Bez sensu jest plot twist, bo przygotowali nas na to, bo cały czas o tym gadali, więc jakby albo nie zrealizuje, albo zrealizuje, już wtedy anime nie ma takiego, wiesz, takiego, a może? Bo nie. Jest po prostu bardzo no. Tak powtarzalny, no. Wiesz, motyw, no nie? Znaczy w każdym anime jest gdzieś tam lekko powtarzalny motyw, bo można wszędzie się doszukiwać, ale jeśli jest coś takiego ewidentnie, że na przykład oglądam i mam takie, ej, podobnie było w One Piece, albo ej, podobnie było w Naruto, ewidentnie widać, że jakaś inspiracja tu wleciała, to czy coś, nie? To jest takie, że... No tego trochę nie lubię i trochę też nie lubię właśnie okresu czekania, jakby na przykład, to już jest bardziej organizatorskie chyba strony, czekania z wydaniem następnych. Ja wiem, że to zajmuje bardzo dużo czasu, ale wydaje mi się, że już chyba lepiej jest nazbierać i obejrzeć ciągiem, niż na przykład obejrzeć i później czekać rok albo dwa na to, żeby obejrzeć znowu, bo ja już na przykład, ja mam krótką pamięć, ja mam kurczaka pamięć, a później nie pamiętam i się później dużo rzeczy na przykład przypomina w trakcie oglądania, nie? Tak samo miałam z One Piece'em. W sumie z drugiej strony nie było przerwy w One Piece'ie. No, po tym jak była lekka, bo my nie oglądaliśmy no. Generalnie dosyć dłużej trochę. No, ale motyw był taki, że masz rację, że jak to jest taka za długa przerwa, to oni wychodzą z założenia, że zdążysz obejrzeć chyba sezon wcześniejszy, żeby sobie ci prześwieżyć. No tak, ale... Ale z drugiej strony, kto tak chce, znaczy niektórzy ludzie tak robią, jeżeli macie czas na to, to spoko. Ale no masz rację z tym, że czekanie nieraz jest za długo, ale dlatego oni robią te anime nieraz tak sezonowo. Że na przykład w tym, na jesień wychodzi to masz przez całą jesień przygodowo, a tam później robią to, wychodzi dla to mnie, masz oglądać. Dla mnie to mogłoby się zmieniać tak. One Piece wychodzi cały czas. No One Piece wychodzi cały czas. Nie, wiadomo. Demon Slayer mógłby mi się zmieniać na przykład z tym. Z My Hero Academy. Z My Hero Academy. No. Byłoby bardzo czy tak mniej więcej chyba było, ale nie wiem czy teraz... Nie wiem, czy to... My Hero Academia. Ale jak tak patrzę, tak teraz z naszego planu oglądania anime, to brakuje nam jednego anime na Zapchaj Dziurę. No. Takim anime był Helsing na Zapchaj Dziurę, co oglądaliśmy, a teraz znowu brakuje takiego, wiesz, żeby se włączyć po prostu, tak na zasadzie, dobra, oglądamy, nie? No. Znaczy trzeba prześledzić i zobaczyć, nie? Czy są jakieś fajne dla nas, co by się spodobały. Jeden, jak już gadam o motywach, które mi się nie podobają, mi się nie podoba osobiście motyw, wiesz, który? Jak jest, i to jest tak często z dupy, i to jest tych takich, i to jest często tych, których ja lubię. Że oni nagle mają jakiegoś power-upa, albo z dupy coś umieją. Gdzie na przykład motyw jest taki, w One Piece było, on robi jakiś taki nowy atak, pokazuje, nie? I taki jest flashback, jak on się go uczył 2 lata temu. I ja sobie później, no, przez 2 lata, bo no, zapomniał? A ja sobie myślę, to akurat taki specyficzny motyw był i mówię, ale chłopie, to była taka sytuacja, to by się przydało! A propos tego power-upa, nie? No. Tu chciałabym zaznaczyć, że to jest w pewnym sensie komiczne, ale w pewnym sensie jest takie trochę szowinistyczne. Ja już ci powiem dlaczego, bo zauważ, że najczęściej w anime, jak kobiety albo postacie żeńskie dostają power-upa, to automatycznie powiększają im się piersi. Nie zawsze. Przeważnie.
No to Japońcy tak lubią Izumo. Przeważnie, nie? To jest Big Boops i takie, o, power up, nagle macha pałką. Ona nie power up Izumo, tam wszystkie mają nie, rozmiary 5 razy za duże. Nie, bo na przykład zobacz w One Piece, nie? Nami była płaska. No dość trochę. A później dostała power upa, bo dostała pałę, z której wylatują jajka i robi chmurki. I wiesz, i w ogóle, i nagle ma power upa też w biuście, no to, nie, to jest takie... Bo nami, wiesz co pokazują, bo my ich poznaliśmy mniej więcej 16 lat, no, mieli, a nami dojrzała po prostu, a ona, szczerze, masz rację trochę z tym, ale już jej było widać, głupio, że ja o tym gadam, Boże, piersi jej rosły tak w trakcie historii, to było widać stopniowo. No trochę tak, to fakt, no. To się zgodzę, ale teraz to już jest przesada. Teraz to tam co druga ma ten... Tak samo było z Hinatą. Hinata to degresję zaliczyła. Nie gadajmy o biednej Hinacie. Hinata zaliczyła degresję mocową, ale power-upową piersiową. Właśnie czym mniejsza moc, tym mniejsze piersi. Tak? Bo ona jest teraz prawie płaska, jakby się zobaczyła. A, dobra, racja, bo jakby mi się kojarzy. Jeszcze jakaś jedna postać żeńska mi się miesza cały czas z Hinatą. Kto był taki blady? Nie wiem, teraz nie mam pojęcia, o czym mówić. Dobra, nieważne. Nie ma co, Izunek, kończymy. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Taka nasza luźna rozmowa na temat anime. To już nawet nie jest chyba polecajka, tylko ogólnie, jeśli macie ochotę i się interesujecie anime, to zapraszam Was. Ja wiem jedno, że musimy Jujutsu Kaisena opowiedzieć. No, mamy anime na Zapchaj Jure. Moi drodzy, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, nie zapomnijcie również odwiedzić nas na Instagramie, tymi za numerem, wpadajcie, zostawcie followka, serduszko po zdjęciu. No i oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie o napisaniu komentarza, podzielcie się z nami, jakie Wy anime oglądaliście. Bardzo fajnie by było mieć jakąś inspirację. Albo dlaczego nie lubicie anime. Albo dlaczego nie lubicie na anime, albo na przykład jakie motywy Was denerwują w anime, albo jakich nie lubicie. Może bardziej jakich nie lubicie, jak anime Was denerwuje, to nie oglądajcie. I moi drodzy, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę. Pamiętajcie o moich rączkach, trzymajcie się. Cześć.